Dzień dobry. Porozmawiamy troszeczkę o języku francuskim, ale takim użytecznym, który może się przydać w podróży, ale może się też przydać w restauracji francuskiej w Polsce. Zaprosiłam do mojego programu Edytę Wasilewską, kreatorka dobrych nawyków. Pod tym hasłem szukajcie jej w social mediach. Edyta pasjonuje się zdrową i elegancką kuchnią i tym się zajmuje na co dzień, ale co ciekawe, Edyta jest też romanistką. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć dzisiaj w nagraniu u Magdy i cieszę się, że mogę troszeczkę pomóc w zrozumieniu wielu słów francuskich, z którymi w ogóle Państwo spotykacie się na co dzień. Bo na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziemy do sklepu z winami i chcemy kupić szampana. No i on ma jakąś nazwę. To jest dla mnie też solidne wyzwanie. Co tu powiedzieć? Ten szampan, ten z pomarańczową etykietą, bo wypowiedzieć nazwę akurat tego szampana jest bardzo trudno. Dlatego właśnie postanowiłyśmy troszeczkę Państwu ułatwić i pomóc, jak sobie z tymi trudnymi nazwami poradzić. To co, zaczynamy? Zaczynamy, pani. Champagne. 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 Też od regionu Francji. Mhm. A tutaj, jeśli chodzi o szampan, o szampanie czy szampana, tak. To tak naprawdę tutaj są solidne restrykcje, jeśli chodzi o tą nazwę, bo w zasadzie nazwę oryginalną szampana mogą stosować tylko firmy, które w tym regionie produkują ten trunek. Czyli wszystkie z innych krajów, tak. Firmy, które produkują wino musujące, nie mogą tej nazwy używać. Więc jeśli chcemy wypić naprawdę szampana i mieć tą świadomość, że pijemy szampana, to jest napisane na butelce szampan, czy champagne. Champagne. To znaczy, że on pochodzi z Francji, z regionu Champagne, tak, bo to szampania jest po polsku, tak, tłumacząc. Kilka nazw konkretnych szampanów, bo to jest właśnie ten moment, w którym wchodzimy do sklepu z winami, chcemy kupić fantastycznego szampana. Ja akurat kocham szampany, więc ja się z tym mierzę regularnie. Tak? I mówimy tej pani, to może ten z tą czarną naklejką, albo ten z tą pomarańczową. Pomarańczowa jest jedną z najbardziej znanych i najtrudniejszych do wymówienia. Proszę, rozpraw się z tym. Rozprawimy się w kliko. Wew? Kliko. Wew. Wew. Kliko. Ten z pomarańczową, tak? Z pomarańczową, tak. Ale co to znaczy? Bo ty mi w międzyczasie gdzieś tam podrzuciłaś, że to jest chyba wdowa, tak? Wdowa. Czyli pewnie możemy wnioskować, że jakaś wdowa o nazwisku... Kliko. Tak, ale to są nasze domysły. Możecie to sobie sprawdzić. To są domysły, dokładnie. A to jeden z moich ulubionych. To również jest jeden z moich ulubionych. Moi et Chandon. Moi et Chandon. 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 Moi et Chandon. Tak. Dalej jedziemy w ten sam temat. Champagne. Perrier Jouet. Perrier. Perrier Jouet. Perrier Jouet. I chyba jeden z najbardziej znanych. Notabene, jak kiedy przygotowywałam ten materiał i zebrałam te szampany, to sobie pomyślałam, zdałam sobie w ogóle z tego sprawę, że nigdy jeszcze go nie piłam. I to trzeba nadrobić. Dom Pérignon. Dom Pérignon. Dom Pérignon. Dom Pérignon. A ten szampan, o którym za chwilę Edyta... Ach, pyszny jest. Pyszny. Dowiedziałam się od siebie, że jest pyszny. To jest szampan, który możecie często zauważyć podczas rajdów Formuły Pierwszej, wtedy, kiedy już ci kierowcy dojeżdżają na metę i jest ten moment tej, powiedzmy, koronacji, czy tam wręczania tych pucharów. To się, i wtedy jest taki moment, że tam te szampany musują. I właśnie, jak to się wymawia? Mam. I właśnie Mam jest bardzo często sponsorem Formuły Pierwszej. I pamiętam, że kiedy byłam jakiś czas temu w Monako, to bardzo chętnie pijałam właśnie Mam w Monako. W ogóle też muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to zauważyłaś, ale szampany we Francji mają zupełnie inne ceny niż w Polsce. I szczerze mówiąc polecam Państwu, jeśli już jedziecie do Francji, to pić szampana, bo jest to trunek bardziej dostępny. Tak, bardziej dostępny, wyjątkowy i rzeczywiście oryginalny. Tak, można wtedy się nacieszyć i pić wyłącznie szampana we Francji. Idziemy dalej, proszę, następny. Laurent Perrier. Laurent Perrier. Perrier. Laurent Perrier. Pomery. 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 Boulanger. Boulanger. Armand de Brignac. O matko, Armand de Brignac. Armand de Brignac.
Ah, bon de Brignac. Ah, bon de Brignac. Może jednak się zacznę uczyć francuskiego. Dobrze. Panie Micha, czyli demoiselle. 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 Bardzo ładnie brzmi. To też warto wypróbować ze względu na nazwę. Dokładnie. Następnie. Charles Lafitte. Charles Lafitte. Lafitte. Charles Lafitte. Charles Lafitte. Charles Lafitte. To jeszcze trochę o winie. Bordeaux. To jest oczywiście region we Francji, tak. Bordeaux. Wina Bordeaux. I myślę, że w Polsce Bordeaux jest bardzo popularnym dostępne. Winem. Jest dostępne. Jedno z moich ukochanych. Uwielbiam, zwłaszcza prowansalskie. No, o, tak, rozpływam. To też mam ulubione vin rosé. Vin rosé. Czyli wino różowe. Wino różowe, podane z kostką lodu. Uwielbiam. Ja uwielbiam z regionu Anżu. To jest taki region. Jest przepyszny. Właśnie no i teraz wino czerwone. Vin rouge. Vin rouge. Vin rouge. Très bien. I wino białe. Ok, czyli vin blanc. Vin blanc. Vin blanc. Vin blanc. Pinot noir. Pinot noir. To jest tak naprawdę typ winogrona, z którego się wykonuje wino, produkuje wino. Pinot noir. Pinot noir. Czerwone. Edyto, serdecznie Ci dziękuję za udział dziękuję, w tym programie. Mam nadzieję, że odnajdziecie się Państwo na francuskiej ścieżce i teraz dużo łatwiej poradzicie sobie z różnymi podchwytliwymi nazwami, które są wokół nas każdego dnia. Zapraszam do subskrypcji, do obserwowania właściwie kanału na Instagramie Edyta Wasilewska, kreatorka dobrych nawyków. No i oczywiście Moda na Sukces Magdalena Radomska. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.